To jest święta Monika, matka świętego Augustyna, z którym miała nie lada utrapienie. Augustyn bowiem postanowił pójść w ślady ojca, żyjąc, mówiąc ogładnie, dość swobodnie. No, był też zainteresowany manicheizmem, czyli taką mieszanką buddyzmu, chrześcijaństwa, gnostycyzmu. Monika jako jego matka to nie chciała zgodzić się na taki porządek. Ale i tak trwała przy nim, wspierała go, modliła się i błagała Boga o nawrócenie dla swojego syna. Nawet była taka historia, że Augustyn w pewnym momencie potajemnie uciekł do Rzymu, a potem do Mediolanu, ale i tak go znalazł. A w IV-V wieku nie dało się przypiąć pineski na Messengerze. No i co? I ostatecznie można powiedzieć, że wymodliła to nawrócenie syna. I to jeszcze jak? Augustyn jest świętym kościoła, wielkim teologiem, doktorem kościoła. I jak tak sobie o niej myślę, o Monice, w zasadzie ona nic wielkiego nie zrobiła. Trwała i modliła się, ale przede wszystkim nigdy się nie poddała. To jest taka świętość w prostocie życia i to jest super.